Słuchajcie, mamy wreszcie magię. Jest 15 stopni. Wstałem dzisiaj o 4:30, żeby przyjechać tutaj i nagrać dla was ten odcinek. Liczyłem na mgłę i się nie przeliczyłem. Jestem już w powietrzu dłuższy czas, a wzniosłem się ponad chmury, bo mamy tutaj niesamowite mgły i chmury. I to co ciekawe, że na 119 metrach już byłem w stanie zrobić fajne ujęcia słońca nad chmurami. I też właśnie teraz poluję na pociąg. Mam nadzieję, że ten pociąg niedługo nadjedzie, bo mamy pociąg 5:50 z Katowic. On powinien tutaj być lada chwila. W kierunku Warszawy powinien popylać i postaram się go złapać. Jak tylko się obniży poziom mgły, powinniśmy mieć naprawdę fantastyczne ujęcia. Dzisiaj wziąłem dwa drony ze sobą. Wziąłem miniacza trójkę i Era trójeczkę. Mam też stację ładowania, także na bieżąco jestem w stanie tutaj spokojnie z godzinkę w powietrzu powisieć. Nie będę tutaj w tej mgle tak bardzo długo, ale co jakiś czas, co jakieś 10 minut sprawdzę, jaki jest poziom, jaki jest pułap chmur i zrobimy coś fajnego. Zapraszam was bardzo serdecznie. Super odcinek. Jedziemy. Tu mam stację ładowania i one spisuje mi się naprawdę dobrze. Mam tutaj szybką ładowarkę od Mavica 3 i tutaj jest hub z Era trójeczki. Ładuje się, jak widać, bardzo szybko, także spokojnie można w aucie rozwiązać sobie takie ładowanie. Mam tutaj Flashfish. Bardzo fajny ten powerbank. Ja z niego jestem zadowolony. 68 W w tej chwili jest pobór, także mocny. Słuchajcie, to co jest ciekawe, wiele osób obawia się latania we mgle i słusznie, bo to jest, kurczę, jednak niedobre dla drona, bo mamy dużą wilgotność, ale wyleciałem ponad chmury i wykonywałem hyperlapsy. Dzisiaj na 119 metrach spokojnie można było zrobić fajne hyperlapsy i po tych paru minutach, bo mniej więcej byłem tam około 8 minut, może 10, dron jest suchutki, jest ciepły, on był ponad chmurami, także pod tym względem fajna sprawa. Nie zawsze te chmury są tak nisko, ale dzisiaj są. Poczekamy jeszcze trochę, ja się przejadę, może kupię sobie jakąś bułkę albo coś podobnego, bo może za pół godziny te mgły opadną i będzie lepiej, natomiast w tej chwili nic nie widać, nie ma żadnego obiektu. Jedyne co mogłem zrobić to fajne hyperlapsy, no i pociąg właściwie z telefonu, bo niewiele widać, praktycznie mleko jest w tej chwili. Mamy już z tego wynika prawdziwą jesień. No jednak warto być cierpliwym i trochę poczekać. Wstałem o 4:30, jest godzina 8 i wreszcie poziom mgły i chmur trochę się obniżył i widać, teraz wykonuję sekwencję hyperlapsową. Jestem bardzo zadowolony, bo już zaczyna być widać szczyty i to jest świetne, że wystając ponad mgły jak wyspy i zaczyna się prawdziwe widowisko. Także już w tej chwili mega. Także słuchajcie, warto było czekać i warto było wstać tak wcześnie. Polecam, jest to wyzwanie, ale wiadomo jak to z wyzwaniami. Można trafić, można nie. Ja tutaj postanowiłem być cierpliwy i nie rezygnować, a jeszcze godzinę temu mówię, kurde, niewiele mi wyjdzie, nie?
Słuchajcie, jestem bardzo zadowolony z tej sesji. Mamy już wpół do dziewiątej, więc jest dosyć późno, a wreszcie zrobiły się naprawdę genialne warunki. No i co? Warto było wstać, warto było zrobić sobie plany i założenia i zrealizowałem je w 100%, bo właśnie dokładnie taką sesję chciałem przeprowadzić jak dzisiaj. Może chciałbym polatać trochę więcej nad wodą, ale tam już mgły wisiały bardzo gęste, nie było szans na zrobienie czegokolwiek. Natomiast jestem bardzo zadowolony i chciałem Was też tym materiałem trochę zmobilizować do tego, żeby się ruszyć, żeby wyjść z domu, żeby wstać wcześniej w weekend na przykład, albo zrobić sobie fajną sesję o wschodzie, albo nawet o zachodzie słońca. Jesień jest kapitalną porą i warto drona zamykać w szufladzie, tylko trzeba go przewietrzyć i koniecznie polatać. Słuchajcie, korzystając z okazji, chciałem polecić wszystkim osobom, które zaczynają przygodę z dronem lub planują rozpoczęcie, swój warsztat bezpłatny online, gdzie prowadzę cię krok po kroku po tych pierwszych pięciu zagadnieniach najważniejszych, czyli ścieżka rozwoju, wybór modelu, twoja wizja i tak dalej, w taki sposób, żeby mieć motywację, żeby latać cały czas. Bo jeżeli na drona wydaliśmy tyle kasy, no to warto, żeby go w pełni wykorzystać. Przygotowałem też szereg warsztatów produktowych, między innymi z trójeczki, ale także z zakresu małych dronów, na przykład Mini 3 czy Mini 3 Trójka Pro albo Mini 4 Pro. Zapraszam Was bardzo serdecznie do skorzystania. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod film. Wszystkiego dobrego, widzimy się niedługo w kolejnym epizodzie, a Wam już dziękuję za ten poranek. Jadę troszkę odpocząć i pozdrawiam serdecznie. Cześć!